Jeśli śledziliście poprzednie odcinki Kim Soul Co Czytać, to znacie już młodość Richarda Rydera. Wiecie też, jak zmieniało się funkcjonowanie Kosmicznego Korpusu Nova. Zanim jednak przejdę do kolejnego, jakże ważnego etapu w historii naszego bohatera i jego ksandariańskich mocodawców, chciałbym przejść do drugiej części tytułu mojej serii, czyli Co Czytać. Opowiedziane do tej pory historie możecie znaleźć w komiksach Nova, to jest wolumin 1, 2 i 3, a także New Warriors, także wolumin 1, 2 i 3. I tu jak zawsze ostrzeżenie o lekko już przestarzałym stylu narracji, szczególnie przy pierwszym wolumenie Nova, bo to jest historia w ogóle z lat 70. Natomiast serie, na których skupię się teraz, są już pisane bardzo współczesnym językiem. Początek wielkiego kosmicznego eventu to rok 2006. Zanim więc opowiem wam o dalszych losach pierwszego ziemskiego Nowy, chcę przedstawić rozpiskę najlepszego według mnie eventu w historii Marvela, czyli od Annihilation do Thanos Imperative, bo to jest kilka eventów, ale traktuję je jako również taki jeden duży powiązany ze sobą. Ta ostatnia część ukazała się w wielkiej kolekcji komiksów Marvela, jednak osobiście odradzałbym sięganie po ten tom bez znajomości reszty wydarzeń. To trochę tak, jakby zobaczyć jedynie ostatnie 20 minut z Powrotu Jedi bez zapoznawania się z całą trylogią Gwiezdnych Wojen. Jeśli ktoś ma natomiast czas i chęci, i przede wszystkim możliwości, tutaj dodam, że całość dostępna jest w Marvel Unlimited, to nie mogę bardziej polecić owej lektury. Link do rozpiski znajdzie się też w opisie filmu. Jeśli chcecie przejść od razu do głównych wydarzeń, to miniserie Thanosa i Draxa można odpuścić. Są one bardziej odświeżeniem tych przestarzałych już, przynajmniej wtedy, postaci, niż faktycznym wstępem. Także śmiało można sięgać od razu po prolog do Annihilation. Nie przedłużając więc, przejdźmy już do dalszych przygód Richarda Rydera i Korpusu Nova. Grupa The New Warriors po kilku upadkach i wzlotach postanowiła stworzyć superbohaterski reality show, gdzie jeździli po kraju i nawalali się na żywo z pomniejszymi złoczyńcami. Niestety show został w końcu anulowany, natomiast Richarda wezwano na Xandar. Tu warto przypomnieć, że dalsze próby reaktywowania programu i uzyskania większej oglądalności doprowadziły do wybuchu w Stanford, co z kolei było główną przyczyną wybuchu wojny domowej superbohaterów. Nowy jednak już wtedy na Ziemi nie było. W centrum dowodzenia Rider dowiaduje się, że tajemnicza siła kosmiczna zniszczyła potężne więzienie Kyln, znajdujące się na skraju wszechświata, czyli jednym z punktów, w którym nasz wszechświat styka się z innymi rzeczywistościami. Kyln, poza byciem zakładem karnym, służył też jako wielka kosmiczna elektrownia, przetwarzająca energię wyłaniające się z zewnątrz. Zniszczenie go pozbawiło zasilania przynajmniej kilku układów, a to oczywiście zapowiadało zamieszki, dlatego wszyscy członkowie Korpusu Nowy zostali ściągnięci na Xandar, by następnie zostać przydzielonym do odpowiednich sektorów potrzebujących pomocy. Co gorsza, zewnętrzne posterunki kompletnie przestały dawać jakiekolwiek znaki życia. Oddziały zostały więc zmobilizowane i wyruszają na pomoc. A raczej wyruszyłyby, gdyby nie gwałtowny atak tajemniczego roju kosmicznych robali. Rozpoczyna się zacięta walka pomiędzy najeźdźcą a obrońcami Xandaru. Niestety, siły wroga są zbyt liczne, a na miejsce każdego zabitego robala wkraczają przynajmniej trzy kolejne. Z każdą chwilą sytuacja wydaje się coraz bardziej beznadziejna, a członkowie korpusu padają wokół Richarda jeden po drugim. W końcu dochodzi do uszkodzenia sfer stanowiących Xandar i jedna rozbija się o drugą. Próbując unikać zmiażdżenia, Richard wykorzystuje całą dostępną mu noc Nowy, by przebić się na drugą stronę. Jednak nie udaje mu się to i zostaje pogrzebany pod tonami gruzu na centralnej sferze Xandaru. Tak właśnie wygląda koniec kosmicznego korpusu Nova. Xandar już nigdy nie podniósł się po tej tragedii. Warto zatrzymać się na chwilę i zwrócić uwagę na dużą różnicę pomiędzy atakiem Nebuli a fali anihilacji. Po pierwsze, Nebula zabiła członków korpusu i wyłączyła komputer Worldmind, jednak nie zniszczyła samych sfer, uznając je za wraki. Po drugie, Richard Rider nie brał udziału w tamtej bitwie, a jedynie dowiedział się później o upadku korpusu. Tutaj był on w samym środku. Widział, jak towarzysze broni padają wszędzie wokół niego, a potężna instytucja odpowiedzialna za jego moce jest unicestwiana na jego oczach. Kiedy próbował przebić się przez spadające odłamki, towarzyszyła mu inna Nova, kiedy dosłownie przed jego twarzą spadający fragment zmiażdżył jej czaszkę. Pierwsze, co Richard zobaczył po przebudzeniu, to zdewastowany świat i robale ucztujące na zwłokach jego poległych towarzyszy. Co gorsza, centralna platforma oderwała się od reszty i zaczęła dryfować z dala od lokalnej gwiazdy, na skutek tego temperatura zaczęła gwałtownie spadać. Rider, znajdując się w kompletnym szoku, wiedząc, że niewielka ilość mocy Nova, która mu pozostała, nie wystarczy do opuszczenia wraku, mógł jedynie usiąść i czekać na śmierć, zamarzając lub zostając zjedzonym przez robale.
Śmierć naturalnie nie nadeszła, ale możecie sobie wyobrazić, że po tych przeżyciach stał się zupełnie innym człowiekiem. Wesoły nastolatek z trochę zbyt dużym temperamentem zniknął razem z upadkiem Ksandaru. Na ratunek przyszedł mu Sam Worldmind, który jeszcze nie stracił całego zasilania. Okazało się, że superkomputer posiadający dostęp zarówno do całej mocy Nova, w końcu polegli wszyscy jej dotychczasowi nosiciele, a także informacji na temat całej historii i kultury Ksandaru, może przenieść się czasowo do ciała członka korpusu. Richard, mając w pamięci przygodę z Garthanem Salem, podszedł raczej niechętnie do pomysłu przechowywania całej mocy Nova, jednak Worldmind przekonał go trzema argumentami. Po pierwsze, superkomputer pomógłby mu zarządzać kosmiczną potęgą. Po drugie, miało to być tylko tymczasowe i po trzecie i najważniejsze, nie było innego wyboru. Tak więc Worldmind razem z całą mocą Nova przeniesie się do Richarda, czyniąc go tym samym pierwszym w historii całego korpusu Nową Prime. Oczywiście pierwsza próba skorzystania z nowej mocy zakończyła się fatalnie. Kiedy Nova wyleciał na orbitę, gdzie dalej stacjonowała część złowieszczego roju, wpadł w coś w rodzaju kosmicznego berserka i szybko skończył z powrotem pod ruinami Ksandaru. Do kolejnego użycia mocy namówił go Drax, który razem ze swoją ziemską przyjaciółką Kami, była to kilkunastoletnia pyskata dziewczyna, którą poznał w miniserii Drax, rozbili się tu kapsułą ratunkową, kiedy opuszczali areszt Ksandaru. To właśnie ta katastrofa uratowała im życie. Razem udało im się opuścić wrak sfery Ksandaru. Od tej pory Richard dzięki nowym mocom mógł otwierać potężne kosmiczne bramy, które łączyły odległe części kosmosu. Uciekając przed rojem, trafili na zamieszkałą planetę, gdzie mieszkańcy już wiedzieli o nadchodzącej zagładzie i szykowali się do ucieczki. Pomagał im w tym Quasar, kosmiczny Heros, należący swego czasu do Avengers. Ruin nadlatywał dużo szybciej niż zajęłaby mieszkańcom planety pełna ewakuacja, dlatego Richard i Quasar postanowili kupić uchodźcom potrzebny czas. Dzięki kalkulacjom Worldminda, trafiającym bezpośrednio do umysłu Ridera, okazali się oni wyjątkowo skuteczni przeciwko wrogim siłom. Choć oczywiście na dłuższą metę nie mieli żadnych szans z tą całą flotą, z całym rojem. Na scenę wkroczył jednak wreszcie władca roju, Anihilus ze strefy negatywnej, który zasilany swoim Cosmic Control Rodem, czyli różdżką kosmicznej kontroli, stanowił jedną z największych potęg w galaktyce. W starciu z panem fali anihilacji poległ Quasar, a co gorsza jego kwantowe bransolety dostały się w ręce Anihilusa, a Richard nie mając innej opcji wycofał się z walki. W tym momencie stwierdził jednak, że nie rozstanie się tak szybko z Worldmindem i mocą Nowy, ponieważ razem stanowią siłę, która może pomóc w nadchodzącej kosmicznej wojnie. Worldmind zgodził się tutaj z logiką Richarda. Ponadto Ryder poprosił Draxa, aby ten nauczył go niszczyć, w końcu przydomek Drax niszczyciel zobowiązywał. Przez kolejne 6 miesięcy siły kosmiczne dołączały do sojuszu, na którego czele stał ostatni Nova i razem dawali opór siłom Anihilusa. Prawą ręką Richarda został weteran kosmicznych podróży i były nosiciel miana legendarnego Star-Lorda, czyli Peter Quill. Do sojuszu dołączyli też Kree, w tym Ronan Oskarżyciel, który w tamtym czasie był wyjęty spod prawa przez własną rasę. W kosmicznych siłach dowodzonych przez Nowe nie miało to jednak znaczenia. Dobry żołnierz i dowódca był ważniejszy niż jakaś gra polityczna Kree. Wolne chwile Ryder spędzał na treningu pod okiem Draxa lub w łóżku, razem z najniebezpieczniejszą kobietą w galaktyce Gamorą. Ona sama odpowiadała w siłach zbrojnych za tajne misje i tzw. ataki z doskoku. Największa pomoc jednak przyszła w postaci trzech byłych Heraldów Galactusa. Firelord, Redshift i Stardust zapewniali najlepsze możliwe wsparcie z powietrza. Do sojuszu dołączyli, ponieważ Anihilus, próbując okiełznać kosmiczne moce, wysyłał swoich elitarnych żołnierzy, by ci łapali każdego posiadającego tzw. Power Cosmic. Tak oto na dobre rozpoczęła się wojna anihilacji, jedna z największych i najkrwawszych, jakie kosmos Marvela miał okazję poznać. Jej dalszy przebieg poznacie w kolejnym odcinku. Tutaj jednak skupiłem się dość szczegółowo na wydarzeniach, które miały miejsce w dość krótkim okresie. Kolejne odcinki obejmą już szersze wydarzenia, ale tu chciałem bardzo skupić się na najważniejszym momencie dla postaci Richarda Rydera. Zbuntowanego nastolatka, który ostatnio bawił się z przyjaciółmi w superheroes show, a jego głównym zmartwieniem było, dlaczego Avengers jeszcze mnie nie zaprosili, nagle trafił w środek wojny, doświadczył śmierci towarzyszy boju, upadków całych cywilizacji. Pod jego dowództwo oddały się całe galaktyczne armie, czy weterani jak Gamora, Ronan Oskarżyciel, czy nawet kosmiczne potęgi w postaci byłych Heroldów Galactusa. To prawdopodobnie najbardziej brutalne i najszybsze zmuszenie bohatera, który występował w komiksach już od lat, by dorósł i stał się kimś zupełnie innym w historii komiksów Marvela. Do następnego razu. Cześć.